Dzień dobry. Witam. W czym mogę pomóc? Rozumiem. Czyli rutynowe badanie wzroku kontrolne. Dobrze. Za chwilę zrobimy kilka badań. Proszę się nie bać. To nie będzie nic niepokojącego. Może być lekki dyskomfort, ale obiecuję, że będę bardzo delikatna i postaram się zrobić to w miarę szybko i fachowo. Natomiast przed nami jeszcze formalność. Muszę poprosić o Twoje imię i nazwisko. Datę urodzenia poproszę. Może być od dnia. Możesz mi go potwierdzić? 36, tak, zgadza się. Czyli wiemy, że to ty. I jeszcze tylko proszę, podaj mi końcówkę twojego numeru PESEL. Świetnie, zgadza się. Powiedz mi proszę, kiedy było ostatnie kontrolne badanie? To dosyć dawno. Ale dobrze, że zdecydowałeś się to zrobić ponownie, bo nasz wzrok jest jednak bardzo ważny. W codziennym życiu dokładnie. Dobrze. Powiedz mi, czy masz wykrytą jakąś wadę wzroku lub cokolwiek, jakieś choroby oczu w twojej przeszłości? Takie starcie rogówki. Bardzo ważna informacja, będziemy musieli to sprawdzić. Dobrze. Czy aktualnie wydaje ci się, że twój wzrok się pogorszył przez ostatni czas od ostatniego badania? Czy nosisz okulary? A soczewki kontaktowe? Myślę, że na tej chwili będziemy mieli wszystko po prostu po badaniu. Po badaniu wpiszę tutaj jeszcze dodatkowe informacje tego, jaki jest wynik. Dobrze, zacznijmy sobie od takich podstawowych badań. Za mną tutaj na ścianie, jak widzisz, jest tablica z literkami. Ja będę Cię prosiła o przeczytanie tych literek, dobrze? Świetnie. Powiedz mi, jak widzisz ten pierwszy rządek? Jaka jest pierwsza litera? Świetnie. Druga. I ostatnia litera? Świetnie. Powiedz mi teraz, czy potrafisz przeczytać od tyłu ten niższy rządek? Tak. Zgadza się. A teraz na odwrót. Jeszcze raz ten sam rząd, ale w ten sposób. Pójdziemy krok dalej. Proszę mi przeczytaj od tyłu ten najniższy, przedostatni rządek. Dobrze. I najgorsze, najmniejsze literki, proszę, przeczytasz mi je? Świetnie. Teraz zrobimy coś innego. Proszę, przeczytaj mi od końca jeszcze raz te literki, ale ja zasłonię twoje oko. I teraz proszę mi przeczytaj. Super. I tutaj od początku do końca? Świetnie. Teraz twoje drugie oko zasłonimy. Proszę. Potrafisz przeczytać te literki? Świetnie. Na tym etapie chyba nie wykryłam żadnych problemów ze wzrokiem, ale zobaczymy dalej, jak to wygląda. Dobrze. Pozwól, że ja teraz bliżej się przyjrzę twoim gałkom ocznym. Zobaczymy, jak to wygląda, jak reaguje na światło. Dobrze?
dobrze. W tym celu założę rękawiczki. Wcześniej zdezynfekowałam ręce, ale po prostu, żeby mieć 100% pewność, że nie wprowadzę ci tam żadnych niepotrzebnych zarazków ani nic takiego. Skorzystam właśnie z rękawiczek. I takiej specjalnej maseczki na twarz. Po prostu będę bardzo blisko ciebie, więc na wszelki wypadek. Ja lubię być zawsze przezorna. Nic się nie bój, to jest tylko rutynowe badanie. Dobrze. Sprawdzę sobie to twoje oczko teraz, dobrze? Dobrze. Co my tutaj mamy? Dobrze. Troszkę je otwórz. Czujesz dyskomfort? Dobrze. Zobaczę tutaj delikatnie. Okay. Wydaje się w porządku. Źrenica piękna. Masz bardzo ładny kolor. Zresztą zawsze chciałam mieć taki kolor oczu. Białko w porządku, żadnych niepotrzebnych żyłek. Dobrze. Gdybyś czuł czy dyskomfort, daj mi znać, dobrze? To zrobimy przerwę w badaniu, ale widzę, że jesteś dzielny. Już kończę z tym oczkiem, tylko muszę jeszcze zajrzeć tutaj na dole tobie. Wydaje się, że jest w porządku. Dobra? Dobra, odpocznij chwilkę, tak? Teraz się zajmiemy drugim okiem. Tutaj, gdzie było lekko zdarta rogówka, tak? To oko widać, ale widzę, że tutaj chyba nie będzie żadnych problemów. Powiedz mi, czy to ciebie uwiera w jakikolwiek sposób? Czyli nie ma już większych problemów z tym. Zrobimy jeszcze taki króciutki teścik z latarką. Będę chciała zobaczyć, jak twoje źrenice reagują, dobrze? Teraz jeszcze raz zasłonię twoje jedno oko i spróbuję tutaj patrz prosto w światło. Wiem, że to może troszeczkę denerwować. Ja muszę tylko się upewnić, czy tu jest wszystko w porządku, nic się nie boi. Wszystko jest ok. Dobrze. Dobrze. Świetnie. Wszystko w Świetnie, słuchaj, to oko jest naprawdę rewelacyjne. Wzór do naśladowania. Sprawdźmy teraz to drugie oko. Uwaga, to zasłonię.
mówię jak najbardziej prawidłowo. Wszystko wygląda dobrze, czyściutko tutaj mamy. Samo piękny kolor jak bez latarki. Myślę, że jest ok. Dobrze. Teraz szybciutko jeszcze zrobię Ci taki test. Ja już maski nie potrzebuję. Szybciutki teścik zrobić latarką z daleka. Proszę śledź światło. Patrz, nie, zobacz. Patrz na wprost mnie, tak? Na wprost. I tylko poruszaj oczyma, tak? Podążaj za światełkiem. Światło jest wszystko ok. Teraz spróbujemy zrobić to. Dobrze. Spróbujemy zrobić teraz w ten sposób, żebyś po prostu śledził tak samo jak za latarką, ale za moimi palcami, dobrze? Skup się tutaj na tym obszarze i samymi tylko oczyma patrz za moimi palcami, dobrze? Zobaczymy po prostu zbieżność oczu. Świetnie, tak. O to chodzi. Zobaczymy po prostu, jakie masz szerokie widzenie. Tak. Same tylko gałki oczne. Wszystko prawidłowo jak najbardziej, ale musimy wszystko dobrze sprawdzić. Ok. Słuchaj, rewelacja. Teraz zrobimy jeszcze jeden taki test z palcami. Patrz prosto na mnie. Nigdzie dookoła się nie zwracaj. Czy widzisz kątem oka, nie patrząc na moje palce, ale czy je widzisz w obrębie wzroku? Świetnie. Zrobimy w ten sposób. Ja ruszę jednym albo drugim palcem. Ty mi po prostu powiesz, którym to zrobiłam, którym ręką. Dobrze? Jesteś gotowy? Świetnie, uwaga, zaczynamy. Świetnie. Dokładnie. Zróbmy troszkę inaczej. Dobrze. Teraz wygląda to wszystko w porządku. Mogę jeszcze zajrzeć tutaj do Twoich oczu. Nie zmęczyłeś się za bardzo po tych testach? To super. Świetnie. Teraz powiedz mi, czy czujesz jakiś dyskomfort związany w ciągu dnia z użytkowaniem, jakby z wykorzystywaniem Twojego wzroku? Czy męczy Ci się w jakiejś sytuacji? A powiedz mi, ile czasu spędzasz przy komputerze? Rozumiem. Wiesz co, ta nadwrażliwość delikatna i suchość może właśnie wynikać z tego, że zbyt dużo przebywasz właśnie przed monitorem. I wiesz co, to jakby nie jest problem, czy jest w sam sobie, tak? Ale teraz mamy takie czasy, że ciężko spędzać mniej czasu przed komputerem, zwłaszcza, że w pracy zazwyczaj się go wykorzystuje przynajmniej 8 godzin, te monitory i ekrany, tak? Więc one tak oddziaływują na nas. No i w domu też niestety dużo spraw trzeba przy komputerze załatwić, więc zazwyczaj to jest minimum 10 godzin dziennie dla takich osób, które non stop muszą pracować przy komputerze, ale po prostu trzeba ten wzrok zadbać. Mogę jeszcze spojrzeć w to oko, co mówiłeś, że tam trochę suchość czujesz. Wystarczy o to tylko trochę odrobinę zadbać. Wiesz co, wystarczą naprawdę tanie krople do oczu. Ja Ci zaraz pokażę, jakie i Ci w krople po prostu, żebyś zobaczył, jaką to daje ulgę. Czasami wystarczy zwykła woda z solą fizjologiczną. To jest naprawdę
tak banalna rzecz, a taka prostota, że szok. Dobrze, wiesz co, to jest to oko, co czujesz takie podrażnienie, to jest to, gdzie mówiłeś, że masz tą zdartą rogówkę. Mhm. Tak, nie wiem, czy ci to mówił ten lekarz w czasie, gdy miałeś ten problem, że mogą występować takie efekty właśnie lekkie podrażnienie i suchość tego oka, chociaż powiem ci, że tej suchości nie masz wcale za dużo, bo oko wygląda naprawdę zdrowo i porządnie, tak? Więc to po prostu jest ten efekt też tych monitorów ekranów. Dobrze, ja mam tutaj właśnie takie kropelki i zaraz po prostu spróbuję ci je wkroplić. Poczekamy chwilkę, bo to bardzo nie ma żadnych efektów ubocznych, trzeba tylko chwilę poczekać, aż się chłoną, a potem jeszcze ci na tą nałożę sól fizjologiczną, bo też w kropelkę. Mhm. Dobrze. Powiedz mi, czy jesteś gotowy? Mhm. Świetnie. Ja tu sobie jeszcze przygotuję takie waciki. Możesz tutaj tylko po oczach, po policzkach lekko spływać ten płyn. Po prostu od razu sobie wstrzemnę. Bo szkoda, żeby miało ci się tutaj porozpływać. Dobra. Otwarte. A teraz proszę oczko otworzyć jedno. Dobrze, mrugaj. Świetnie, załatwione. Czekaj, przetrę ci teraz. Drugie oczko. Super. Mrugamy. Mhm. Świetnie. I wycieramy. Co w porządku? Nic nie boli, mówiłam. To jest przyjemne takie uczucie teraz. Koi. Dokładnie o to chodziło. Słuchaj. Kupisz to w zwykłej aptece, połóż po prostu krople do oczu na suchość oka. Dadzą ci naprawdę dobre krople, nie są drogie. Wystarczy tak 2-3 razy dziennie sobie wkraplać w te oczy, najlepiej zacząć rano i jeszcze tak na wieczór, późnym popołudniem wieczorem wkroplić to sobie, tak? Mhm. Dobrze, ja teraz wpiszę sobie tylko te wyniki naszego badania. Pierwsze badanie było w porządku. Nie było w porządku. Tu też, tu zaznaczę z tą rogówką, że było. No i zalecenia, czyli te kropelki 2-3 razy dziennie, tak? Nie, nie potrzebujesz na te recepty. To jest bez recepty, bo to jest naprawdę bardzo dostępny preparat wszędzie, więc bez problemu go dostaniesz bez żadnej recepty. Dobrze, słuchaj. Proponuję ci, żebyś z tą rogówką zarejestrował się do mnie i przyszedł za jakieś pół roku, a jeśli będą problemy, to oczywiście się wcześniej. Mhm. Cieszę się, że nie masz większych problemów ze wzrokiem, bo to jest bardzo ważne i powiem, po co nosić okulary, jak nie trzeba ich nosić. Tak, a ta suchość po prostu ci szybko zniknie. Mhm. Świetnie, dziękuję tobie bardzo. Do zobaczenia.